Dobra, zaczynamy. Kto jest, to jest. Oficjalnie witam Was, kochani. Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim. Pytanie padło tu od Kacpra. Czy moją strategią można handlować na krypto, na futuresach? Czy na futuresach, to nie wiem, bo się na tym po prostu nie znam. Jest od tego Tymon, młody wilk. Natomiast ja nigdy w życiu nie otworzyłem na futuresach transakcji i co więcej Wam powiem, nigdy nie zamierzam. Jakby ktoś mojego śmiechu nie słychał, słyszał dawno, no to jeżeli umiem handlować na tradingu, to handlowanie na dźwigni, uczenie mi się nowych rzeczy typu po prostu gdzieś tam liczenie tych procentów i tak dalej, to dla mnie to jest po prostu na mój mózg już 37-letni, a wydaje mi się, że jestem po prostu za stary. Dlatego ja nigdy nie będę akurat uczył się futuresów, to mogę Wam powiedzieć. Bo jeżeli zarabiam po prostu no krocie na tradingu, to nie potrzebuję, wierzcie mi, po prostu robić futuresów, nie? Są osoby, które są tylko fanem futuresa, handlu na giełdzie, gdzie tam są dopiero manipulacje, według mojej oceny. Natomiast tam przeliczanie tych procentów i tak dalej, ja powiem Wam szczerze, parę razy próbowałem, użyję tego słowa, a się pokłonić nad tym tematem, nigdy tego nie zrozumiałem, nie? Jak to jest dla mnie ciężkie. Fakt, że ja po prostu do tych obrazków typu NFT, gamingów, innych rzeczy, to jestem po prostu jestem tępy do tego, ale jest to mądre przysłowie, tylko ja go nie powtórzę, a Marek to by powtórzył na pewno, że lepiej wyuczyć się jednego ciosu 1000 czy 10 000 razy niż 100 ciosów po 3 razy, nie? I ja wolę się wyuczyć po prostu jednego instrumentu, na którym siedzę już 4 lata i jak widać mi to sprawia frajdę, radość, bo sądzę, że przy moich zarobkach będę nieskromny w tym momencie. Nie musiałbym po prostu prowadzić akademii, robić w ogóle czego innego. Tak? Akademię prowadzę po prostu, bo lubię, bo a mam dla kogo to robić. Jest dużo ludzi, których trzeba naprawić. A jest wizja piękna miliona klientów. Nie wiem na ilu po prostu, do ilu się kiedyś akademia rozbuduje, ale to akurat mnie po prostu cieszy, bo wiem, że jest już wiele osób, które zmieniło swoje życie i wiem, że po prostu ta maszyna, o której Wam dzisiaj opowiem, zmieni jeszcze po prostu nie jednej osobie życie, nie? Futures pewnie też, tylko mówię, że to są po prostu jakieś tam manipulacje większe. Natomiast ja się nie znam, a na tym, na czym się nie znam, to ja nie wypowiadam się, ponieważ ja nie jestem Janusz mieszkający po sąsiedzku, tylko jestem zwykłym po prostu człowiekiem i jak na czymś się nie znam, po prostu mówię, że po prostu się nie znam. Także witajcie jeszcze raz oficjalnie. Ja Wam chcę przeczytać jedną rzecz, bo wspomniałem Wam po prostu o maszynie. Kto dołączy w trakcie, niech sobie to odsłucha, nawet to spisze. To jest książka How to Prospect, Sell and Bullet, Your Network Marketing Business i dodałbym Trading. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem po angielsku, czy nie, jak coś to mnie poprawcie. Ale podkreślę bardzo jeszcze dobrze, raz. Bardzo dobrze. Ponieważ dzisiaj miałem bardzo prywatne spotkanie z Julią, której nie widzę, być może jest, może nie ma, która z Holandii chyba na konferencję przyjedzie. I akurat miałem indywidualne, bo jej po prostu obiecałem już chyba z 1,5 miesiąca temu, jak ja coś mówię, to raczej słowa dotrzymuję, bo nie mam powodu, żeby koloryzować. I dzisiejsze wejścia też po prostu gdzieś tam mniejszym, żeśmy sobie razem wspólnie analizowali. I teraz ta książka jest pod Network Marketing. To jest sesja tradingowa. I to jest książka. Powiem Wam co więcej, ponieważ ja się tradingu uczyłem od anglojęzycznej też osoby, nie znałem języka, ja do tej pory nie umiem napisać słowa liquidity. Liquidity, czy kurwa, nie wiem jak to się nazywa. Tak? I teraz, jeżeli po prostu wielu z Wam się wydaje, że po prostu, że jestem debilem, czy baranem, albo że Wam się wydaje, że jesteście debilami albo baranami, to Mateusz Grzesiak powiedział mądrą rzecz, że wszyscy rodzimy się na tym samym etapie. Jedni mają mniejsze kompetencje, drugi większe, ale pamiętajcie, że ten, który po prostu robi cały czas tą samą rzecz, to jest w stanie tych kompetencji się nauczyć, nabyć. I ta książka była po języku angielskim, nie ma jej w Polsce w języku polskim, chyba że to się zmieniło. I tą książkę przetłumaczyliśmy jeszcze za czasów innego biznesu na język polski. Jak się komuś chce, ona nie jest gruba i takich książek mam, ja je wiozę Szymonowi, co prawda, bo mi do network marketingu nie będą potrzebne, a Wam się po prostu te książki przydadzą. Ja za nie zapłaciłem po prostu kupę forsy za wydruk. Mam tych książek naprawdę dużo.
Ogólnie mam całą gablotę, ponieważ zrozumiałem jedną rzecz i biorę słowa do siebie, które wam zaraz po prostu przeczytam, a Piotr Krenik mi powiedział mądrą rzecz. Tylko, że wy z tego nie korzystacie i to jest problem. Albo nie chcecie słuchać, albo musi was jeszcze po prostu niektórych zaboleć życie, a pod różnym względem, tak? Ja jakieś tam wyzwania prywatne też mam. Gdzieś tam po prostu to nie jest powód do radości, ale na Cyprze byłem w szpitalu, byłem w tamtym tygodniu w szpitalu i ja nie zaniedbuję swojego tradingu, mimo że leżałem pod kroplówką. Na Cyprze leżałem pod kroplówką, mało kto z was wie. Leżałem w tamtym tygodniu pod kroplówką, mało kto z was wie, tak? Nieliczne tylko osoby i nie przeszkodziło mi to, żeby po prostu być i razem po prostu cokolwiek robić, tak? Bo moja nieobecność trochę też jest po prostu spowodowana jakąś tam po prostu wyzwaniami prywatnymi, ja nie będę wchodził tu w szczegóły, tak? I wielu ludzi po prostu gdzieś tam miało jakieś problemy i tak dalej. Nie rozumiemy drugiego człowieka z drugiej strony. Łatwo nam jest po prostu oceniać. I tak samo nie rozumiem, czemu wy siebie też oceniacie pod pryzmat, niektórzy oczywiście, pod pryzmat tego, że czegoś się kuźwa nie da. Nie da to się rozłożyć spadochronu w dupie, chyba że od drinków. Tak? Nie da to się rozłożyć parasola w dupie, chyba że od drinków, ponieważ ja nie umiałem po prostu dobrze mówić, elokwentnie, ale Piotr Koenig powiedział, przeczytaj 30, 40 książek, 40 książek dokładnie mi powiedział, tak? Przeczytaj, to nauczysz się i zdobędziesz ten zasób słów, tej elokwencji. Czy dobrze się umiem do tej pory wysławiać? Nie. Ale ocenę innych ludzi mam w dupie. I wy też powinniście mieć po prostu w dupie, co ktoś was myśli przy stole świątecznym, co myśli po prostu wasz sąsiad czy ktoś inny, ponieważ my musimy się sfokusować jak koń na swoim celu. Ja jestem tak sfokusowany na tradingu, że mnie nic po prostu innego nie odciąga, dlatego ja dzisiaj nie patrzę na futures i tak dalej, ponieważ jak będziemy skakać po prostu jak po prostu małpki, no to my się po prostu nie nauczymy. Ja nie wprowadzam miliona indykatorów, nie robię płatnych wtyczek po to, żeby po prostu nauczyć się i nauczać innych. Bo czym więcej rozpraszaczy, tym po prostu jest gorzej. Tak? Czym po prostu więcej będziemy słuchać innych osób niż sami siebie, to co wam serducho podpowiada, to po prostu odpuścicie, was po prostu nie będzie w biznesie. I teraz ja wam przeczytam jedną rzecz. Nowa maszyna. Jaką szansę daje ci network marketing dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy na trading? Tak? Poza tymi po prostu kontami fundowanymi, które tam są tak wielbione. Sam kiedyś byłem zwolennikiem i 74 tysiące dolarów mi te konta nie wypłaciły od sierpnia ubiegłego roku. I co ci daje, jak będziesz miał pieniądze na trading, co ci daje trading? Bo to jest akurat książka networkowa, ale pozwolę sobie przytoczyć wam to pod network. Wyobraźcie sobie, że siedzicie za biurkiem, przychodzi do ciebie szef i daje ci taką propozycję. Właśnie kupiliśmy nową maszynę do firmy i potrzebujemy wyszkolonego operatora do tej maszyny. Musiałbyś zostać po pracy 3 razy w tygodniu przez 9 miesięcy, by nauczyć się korzystania z tej maszyny. Nie będziemy ci płacić za te nadgodziny, ale jak ukończysz kurs, to będziesz naszym operatorem maszyny i dostaniesz 2000 zł podwyżki. Pytanie do was, co o tym myślicie? Czy przez 9 miesięcy zostalibyście po prostu 3 godziny dodatkowo poza waszą pracą za darmo, wiedząc, że będziecie mieli 2000 zł co miesiąc podwyżki? Dajcie jedyneczkę w czacie, kto by został te 3 godziny za free, wiedząc, że ma za 9 miesięcy gwarantowane 2000 zł. Uwaga! Jest haczyk. Jeśli się nauczymy obsługiwać tę maszynę. A ósemeczkę, jeżeli się nie zgadzacie. Ósemeczka, a ludzie się nie zgadzają. Ok. Dziwne. Jedyneczkę, kto by został za przyszłe 2000 zł podwyżki, tak? Ma gwarantowane 2000 zł podwyżki po 9 miesiącach, gdy będzie przez 9 miesięcy robił 3 godziny za darmo dla szefa za free, uczył się obsługi tej maszyny. Widzę, że zdania są podzielone. Teraz dlaczego wam to po prostu czytam? Większość ludzi odpowiedziałoby tak. Wy trochę jesteście kumaci, już po prostu bardziej świadomi, przez to większość też pisze tutaj ósemeczki, bo jeszcze zaczęliście robić trading czy network, większość by ludzi po prostu, przynajmniej 80% zasada Pareto mówi, żeby napisała po prostu jedyneczkę i by zostało 9 miesięcy za friko, by się nauczyć, żeby potencjalnie mieć te 2000. I teraz większość ludzi odpowiedziałoby tak, mogę zostać 3 razy w tygodniu po pracy i poświęcić to na naukę, dzięki której będę zarabiał 2000 zł więcej. I teraz, czy to nie taką szansę daje ci network marketing? Ba,
Czy to nie taką szansę ci daje trading, o której zawsze mówię, rób puszkę, jakbyś płytki kładł, czy paznokcie robiła? Jeśli poświęcisz 3 razy w ciągu tygodnia swój czas przez 9 miesięcy, powinieneś mieć wystarczająco dużo dystrybutorów albo wystarczająco już wiedzę, by na tym rynku zarabiać, albo mieć po prostu klientów, aby osiągnąć zysk na poziomie 2000 zł na miesiąc. I teraz wielu ludzi po prostu po godzinach jeszcze się kopie z koniem, wykonuje pewne fuchy, to jest dobre, bo ja też od tego zaczynałem na etacie. Też robiłem fuchy po godzinach meblami, dlatego ostatnio sobie pozwoliłem na kanale rozmowy, bo zebrało mi się na wspomnienia. Trochę robiłem podsumowanie swojego życia, co osiągnąłem, co mogę zrobić lepiej, czy mogę się poprawić, tak? Ponieważ gdzieś tam po prostu czasem się zrozumie, że to jakby po prostu życie jest kruche i wielu ludzi nie rozumie jednej zasady. Skoro i tak umrzemy, to pytanie, czemu nie zaryzykować? Tych 3 godzin dziennie, ja nawet powiem, nie w tygodniu. I nauczyć się czegoś, co będzie wam dawało maszynę do zarabiania pieniędzy. Tak, aktualnie twoja obecna praca nie oferuje ci szansy na dodatkową pracę 3 dni w skali tygodnia, dzięki której otrzymasz ogromną podwyżkę, ale network marketing i trading już tak. I to jest taką historię, pozwoliłem sobie po prostu przytoczyć, bo to jest albo dobra informacja, albo zła. Zła jest taka, że jeżeli zostaniemy, będziemy robić to, co po prostu do tej pory większość robi, tak, za przysłowiowe złotówkę, 2-3 podwyżki w skali, czy tam 10 zł w skali najbliższych 10 lat, bo średnio około złotówki podnoszą w skali roku, bo tak mi szef podnosił. Jak odchodziłem z etatu, miałem 25 zł na godzinę. Nie wiem, ile dzisiaj bym miał, ale już od etatu minęło od 2009 roku 15 lat. I ja cały czas po prostu się rozwijam. Rozwijałem się w meblach, rozwijałem się w network marketingu. Robiłem po 10-15 spotkań dziennie. Ludzie oczekują wyników, ale nie chcą od ciebie dać pracy. Nie chcą dać od ciebie po prostu czasu. A czas jest najważniejszym zasobem, jest to inwestycja. Tak? Bo środki, pieniądze dzisiaj po prostu są tylko środkiem tak naprawdę do rzeczy, które wy chcecie robić. I to jest po prostu klucz. To zrozumie tą po prostu historię, to może robić po prostu fajne rzeczy. Ale tyle po prostu z pozytywnych rzeczy albo negatywnych. Dlatego ja się fokusuję tylko na jedno. I kto dołączy po prostu w trakcie, niech sobie tą historię spisze i zrobi sobie rachunek sumienia, bo ja sobie ostatni rachunek sumienia robiłem. Tak? I dzięki decyzjom trudnym, którym podjąłem po prostu parę lat temu, dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Tak? Ktoś może powiedzieć, kurwa, pycha, ego i tak dalej. Absolutnie nie. Tak? Bo zapierdzielałem jak dzik. Jakbym wam pokazał zdjęcia, jak robiłem budowę, a jak po prostu byłem na dorobku, to głowa mała. Tak, przeczytajcie sobie też regulamin, ponieważ bym chciał, żeby każdy z was miał imię i nazwisko na Discordzie, bo to jest bardzo ważna rzecz. I pilnujcie też osoby, klientów, których rejestrujecie. Tak, bo zarejestrowanie samego klienta w Akademii to nie jest wasz klient. To jest wasz potencjalny klient na przyszłość. A pamiętajcie, że my jako firma płacimy za 10 osób 800 euro, jak masz solo. Tak? I teraz jest ważna. Każda osoba, która zaczyna, jest plan tradera zrobiony przez Szymona Bilskiego. On nie jest tu dostępny, bo go mają mieć osoby, które po prostu mają pojęcie, jak dobrze osoby wprowadzić. Tak, żeby zapoznać się po prostu z wyborem strategii. Tak, ja najchętniej bym jeszcze ze 2 strategie po prostu wyrzucił, po to, żeby tylko po prostu ludzie skupili się na 2-3, żebyście nauczyli się tego jednego ciosu, ale konkretnie, a nie skakania właśnie po prostu z tradingu na futures. Ja jedynie, co mam wspólnego z kryptowalutami, to to, że od czasu do czasu zahandluję jakieś dziwactwa, to, że zahandluję Ethereum ostatnio na spadki, to, że zahandlowałem Bitcoina na spadki. Tak, to tyle mam wspólnego, jeśli chodzi o krypto. I co najważniejsze, ja zrozumiałem trójkąt przepływu pieniędzy. Czyli jeżeli mam pieniądze, to żeby zainwestować jakieś złoto, może nie po tej cenie, co dzisiaj jest, zainwestować w kryptowaluty, bo one mogą mi dać duży procent, żeby pomnożyć swój jeszcze po prostu depozyt. I to, że ja otwieram po prostu dużo pozycji, to powiem wam wprost, że mój depozyt dzisiaj jest 3 miliony dolarów. On mi po prostu na to pozwala. Ale decyzje, które podjąłem w 2009 roku, że otwieram firmę, pozwoliły mi zarobić pieniądze. Decyzje, że poszedłem w network marketing, potrafiły mi się po prostu rozwinąć moją osobowość po to, żeby trafić potem na trading. A jak ktoś nie ma pieniędzy na trading, to pytanie, co robiliśmy przez ostatnie 10, 15, 20 lat, że po prostu nie mamy odłożonych pieniędzy. Ja wiem, że to jest kujące i bolące czasem dla niektórych, tak, ale życzę wam po prostu wolności takiej finansowej i geograficznej, żebyście nie musieli się po prostu martwić już o swoją nigdy przyszłość, a bo to jest bardzo, bardzo ważne i to wam da potem jeszcze większe refleksje,
bo jeszcze bardziej możecie się po prostu rozwijać i brać udział potem w takich wydarzeniach, jakie dzisiaj jest w Katowicach, taki zjazd po prostu dużych przedsiębiorców. Być może wy kiedyś będziecie panelistami, jak trochę mój mentor, bo takim moim mentorem i marką, która jest godna naśladowania, jest Rafał Brzoska i Omena. I też sugeruję, że po prostu szczepić się, jak się uczyć, to od ludzi, którzy po prostu osiągają sukces, zarabiają ponadprzeciętne pieniądze. Bo jak będziemy słuchać po prostu ludzi, którzy żyją w Matrixie, nie wiem, jak ja bym miał słuchać mojej mamy, no to sorry, ale dzisiaj mamy by nie było stać na opłatę po prostu mieszkania, które jej kupiłem, a które jej opłacam. Ona wystarczy, że po prostu ma emerytury na leki tak naprawdę i na jedzenie. Tak? I to jest po prostu podjęcie decyzji. Ja podjąłem trudną decyzję o zmianie siebie. Jak my podejmiemy decyzję, to czy w networku, czy w tradingu, po prostu, kochani, jesteśmy w stanie zrobić duże rzeczy. I tu zachęcam. Wiele osób tak powinno chodzić na wprowadzenie. Ci, co po prostu nie chodzą na wprowadzenie, z nowych klientów nadróbcie proszę te sesje. Ja wiem, że to będzie po prostu czasowe, bo jest w tym momencie już 15 sesji. Od konferencji dowiecie się po prostu coś też fajnych rzeczy. Dlatego zachęcam Was i biorę pełną odpowiedzialność za to, że będzie bardzo wartościowa konferencja. Tak? Pojawi się po prostu coś nowego, coś uważam fajnego. Według mnie to będzie maszyna do robienia też po prostu kasy, pod warunkiem, że ktoś to inteligentnie wykorzysta. Ja wam tą inteligencję już dobrze powiem wam wprost, sprzedam. Tak? Po to, żebyście po prostu, kochani, a potem puszczali takie emitokonki, tak, jak tutaj są, bo to niestety po prostu u nas leży. No i opinie, feedback, no to swoją drogą po prostu, że warto zrobić, nie? Ja akurat nie mam czasu pisać komuś hejterskich komentarzy. I co jest ważne, ja też do nikogo nie wypisuję o pieniądze, ponieważ też musicie uważać, że niektórzy po prostu na moją osobę próbują gdzieś tam wyłudzić pieniądze. Nowe osoby, bo dzisiaj na Instagramie dostałem: Łukasz, chcę się uczyć twojej strategii, nie wiem gdzie co jest. Zostały wprowadzone w taki sposób i potem ci ludzie będą odpadać, tak? Bo to jest dla liderów już ta informacja. Jeżeli ty ciulowo wprowadzisz, to potem będziesz beczał, że ci network nie idzie i tak dalej, bo nie dobrze poinstruowałeś po prostu swojego klienta potencjalnego. Klient to jest osoba, która kupuje co miesiąc abonament, a nie zarejestrowała się jako na jeden miesiąc jako turysta. Ja turystów w firmie nie potrzebuję i mi w ogóle nie zależy przy moich zarobkach, żeby ktoś się rejestrował tylko na jeden miesiąc. Dla mnie to jest bez sensu. Bo przez miesiąc to człowiek nie zdąży po prostu dobrze się wprowadzić na Discord. Tak naprawdę tyle jest tych informacji, dlatego będziemy troszeczkę to uszczuplać. Będą nowe bootcampy, to mogę wam powiedzieć. Póki co macie checklistę. Każda osoba po prostu niech sobie przerobi. To są bardzo ważne rzeczy. Nagrań wam nie polecam oglądania wszystkich od początku, chyba że ktoś po prostu jest tak uparty. To jak najbardziej może, ale to jest z każdej strategii już kilkaset pewnie godzin nagrań. Tak? I to, co ja daję, no to ja daję po prostu na złoto i chcę być po prostu złotnikiem. Podkreślę, chcę być najlepszym złotnikiem, jakikolwiek był w historii, bo uważam, że mogę tu zarobić. A ja już nie myślę o milionach. Tak? Nie myślę o miliardach, ale ponadprzeciętne grube pieniądze. Bo jak przed chwilą popatrzyłem na swoje konto, jak transakcja mi pracuje przed sesją i widzę tam 112 tysięcy dolarów, to aż miło mi się sesję prowadzi. Czemu? Bo jestem wdzięczny za to, że podjąłem po prostu decyzję, że się tego po prostu nauczę. Bez względu po prostu, czy ktoś mi coś da pod nos, czy ktoś mi da strefę, czy gotowe wejście, podjąłem decyzję, że się po prostu tego nauczę. Nowe osoby, koniecznie zapoznajcie się też z zasadami. Ponieważ no handlujemy, a niektórzy nie wiedzą, co to jest break-even, tak? Nie wiedzą, jak przestawić po prostu daną transakcję, to po to jest wprowadzenie poniedziałkowe, żeby konkretnie pójść i się o to, kochani, zapytać, jak czegoś nie rozumiemy. Nawet gdy ktoś was zaniedbał, no to warto się po prostu zapytać. I dziennik tradera, który tutaj wstawiłem, jest w zasadach na samym końcu. Na razie jest tutaj, nie wiem, czy będzie gdzieś indziej w przyszłości, ale na razie jest tutaj. To są transakcje, które będą monitorowane przez was już do końca, po prostu póki będzie akademia, to ten dziennik tradera będzie prowadzony, bo na grupie, którą prowadziłem wtedy, to był śmietnik. W tym momencie chcę, żeby to po prostu powoli już wyglądało przejrzyście, czyli w dzienniku tradera będzie po prostu każdy miesiąc. Czy to będzie słaby, chujowy, czy dobry, czy bardzo dobry, nie ma znaczenia. I on będzie wyglądał w ten sposób, że będą podawane po prostu wejścia. Będzie entry, ilość pipsów, które będę pisał, to zawsze ile zebrałem ja. Tak? Bo nie jestem w stanie weryfikować waszych wyników. Czy stop loss był, czy profit, czy ile zebrałem procent ja. Tak? I dziennik ma założenie na takim celu, że jest po prostu przy ryzyku 1% to liczę.
Tak, ja powiem wprost, ja nie handluję 1% ryzyka, bo handluję w zależności od konta, jakie mam, i handluję 5% i 3% 10% w zależności, który po prostu rachunek prowadzę. Czy milionowy, czy po prostu ten, który mam dziesiątki, a tysięcy po prostu na koncie, bo mam trzy różne w tym momencie. Na kontach fundowanych podkreślę, że ja już nie handluję, dlatego że mi po prostu szkoda czasu, żebym pracował, a ktoś mi nie wypłaca moich pieniędzy. I tu w tabeli będzie pisane, czy analiza dała 1%, czy dała 1,2, czy dała 1,3. Jeżeli analiza nie poszła do 2,01%, to ja wpisuję, że to jest po prostu 0. Tak? Jeżeli nie poszła do 3,01, wpisuję, że to jest 0, dlatego że chcę tu potencjalnie wykreować mniej więcej po prostu złoto, nie w skali nawet maja, tylko do końca roku, jakim najlepszym po prostu RR jest handlować. I to nam po prostu tutaj zarąbiście powie. Dodatkowo każdy ma hiperlinki wstawione. Może podejrzeć, czy ta transakcja była podana. Tu uwaga, tylko będą strefy, tylko będą pomysły, tylko to, co się dzieje na Discordzie. To nie jest dziennik, który prowadzę bezpośrednio całych wszystkich swoich wejść. Bo ja też handluję bez was, tak jak wy beze mnie. A i na tym to po prostu cały myk polega. Bo jeżeli mam czas, to po prostu siedzę sobie, skalpuję nawet na 15-20 pipsów. O czym dzisiaj też mówiłem na konsultacji, że tak powiem. A nazwę to prywatne i bezpłatne akurat. Także jest po prostu tutaj ważne pytanie, czy w tym miejscu są jakieś pytania, czy chcecie po prostu coś od siebie powiedzieć, zapytać o coś, to jest po prostu na to w tym momencie przestrzeń i pójdziemy dalej. Halo, ja mam Łukasz pytanko do tej tabelki, ponieważ tam na tym żółtym tle, gdzie jest 1 do 1, widzę kilka pozycji z minus 1. Mógłbyś wyjaśnić? Tam są dokładnie cztery pozycje, A. przynajmniej u mnie się tak wyświetla. Nie powinny być tylko dwie? Tu powinno być jeden, tak, no. No to I ząkał. tam jest jeszcze jedna taka pozycja. Okej, okay, nie ma więcej To pytań. ząkał, czy... Dziękuję. No. I teraz to wyjaśnię. Jeżeli mi transakcja poszła do 1 do 1, czyli jest równa po prostu podanemu stop lossowi poszła 1 do 1, to będę pisał 1. To jest dodatkowe dane. Mnie to nie obchodzi, co tutaj jest 1 do 1, 1, 2, 1, 3. Ja tylko to piszę po to, żeby wyciągnąć wniosek. Bo nie mówię, że ja zebrałem, nie wiem, 4,20 czy 1,75, piszę potencjał sobie z boku, bo z potencjału będę widział, aha, czy zapisać 0, czy zapisać 3. Jeżeli dało 1,75, to przy 1,3 wpisałem 0 i przy 1,2 wpisałem 0. Bo nie mogę wpisać, dlaczego? Bo tu założenia, które chcę wyciągnąć, to jest to, że jeżeli poszła transakcja do powyżej 1,2, przestawiam po 1,5, 1,2 do na break even, a tak, albo będzie handel po prostu SL, albo po prostu profit. Bo wyciągnę sobie wniosek, czy jest sens w ogóle po prostu break-evenów używać i tak dalej. Natomiast moja tabelka, procenty, które zebrałem, to są tu. To jest mój maj, 16,3. Niech każdy sobie to pomnoży, bo Grzesiek się pytałeś, czy jest możliwość z miliona zrobić w miesiąc dwa, a nawet trzy. Tak, jest to do zrobienia, bo od 4 kwietnia z miliona zrobiłem 3 miliony, ale to przez to, że robiłem 10% ryzykiem. Tak, jeżeli ja mam w tym momencie po prostu jakąś tam skuteczność i jeszcze nie zamknąłem na Cyprze handlu na 1,5 miliona pozycji, dobrze o tym wiemy, bo mnie wybiło na break-even, to już niestety nazywa się chciwość, bo chciałem 5 milionów, nie poszło. Natomiast zrozumiałem, że na Lambo ciężko jest zarobić po prostu w jednym tradzie, na razie. Na razie. Tak, a tu mówię, plan tradera, ja jeżeli chcecie być profesjonalnym traderem, chcecie handlować swoje wejścia, załóżcie sobie proszę plan tradera. Dziennik tradera, bo to jest jak kalendarz po prostu w biznesie, jak kalendarz waszej pracy. Wiecie wtedy według checklisty, co robić. A to, jak będziecie profesjonalnie prowadzić każdego dnia, zobaczycie, jak piękną historię będziecie mieli i wyciągniecie wnioski. Te babole w większości wasze po prostu będą wyeliminowane. Bo opiszecie sobie z boku, czy była cierpliwość, czy jednak rynek mi uciekł, wszedłem wcześniej i tak dalej, bo mi to pomaga. Wierzcie mi, że to mi pomaga. Tak? Wierzcie mi, że to mi pomaga i to jest po prostu coś, co jest według mnie. O, transakcja mi spadła. Tak? Żeby po prostu nie być gołosłownym. Nie chcę, żeby to trafiło gdzieś na relację absolutnie, żeby była po prostu jasność, ale zobaczcie sobie po prostu, jak się nauczycie. Tak, jak się nauczycie, to zobaczycie po prostu, co wam to po prostu przyniesie w przyszłości. Tak? Co wam to po prostu przyniesie w przyszłości, bo naprawdę.
Ja wstawiam na Discord, tylko mówię, to nie chcę, żeby to trafiało gdzieś na Discord, absolutnie, na relacje. Jak piszę wyniki, to tak będę pisał, że to są absolutnie nie moje, bo też przy dużych pieniądzach po prostu nie jest powód, żeby się czymś takim, że tak powiem, chwalić. To jest też po prostu ważna rzecz. Tak? Chcę, żebyście po prostu zrozumieli jedną podstawową zasadę, że w pewnym momencie też pieniądze po prostu będą lubiły ciszę. Tak? Będą lubiły ciszę, bo chwalenie się też po prostu nieraz nie do końca będzie dobre. O, tu wam dam z pozycjami, bo tam na pewno jestem już na etapie. Tak, chodzi o tą po prostu cierpliwość, nie? Chodzi o tą cierpliwość, żeby wystosować, a żeby wystosować, potrzebny jest po prostu dziennik tradera, żebyście po prostu to zrozumieli, bo to jest mega po prostu ważna rzecz. I teraz, czy są jeszcze pytania do dziennika w ogóle? Tu zobaczycie, ile macie pipców, ile stop lossów, ile zwycięskich, ile break evenów, ile macie po prostu skuteczności i zbieranie spowoduje wam tak samo, że zobaczycie po prostu sobie, czy zbieranie 30 pipców, czy ileś ma po prostu sens, czy nie ma sensu. I tutaj wiadomo, że po prostu też przy mojej strategii potrzeba też po prostu skuteczności, ale też nie zawsze, bo pokażę wam to tabela 1-1, 1-2, 1-3. OK? Dobra. Przechodzimy do rynku. Odpowiem tam na pytania przede wszystkim Artura. Nie wiem, czy Artur jesteś na sesji, czy nie? Jestem, jestem. Jesteś, no to zaraz ci po prostu odpowiem. Dobra. Kiedy byłem w szpitalu? W czwartek byłem w szpitalu. Piątek, dobra. Bo w środę robiłem ostatni live trading, z tego co pamiętam. Teraz tutaj pozycja ta, 2324, była ustawiona po prostu już dłuższy czas. Dopiero czas pozwolił, że wróciła za jakiś czas, dopiero była po prostu odpalona. Tutaj chcę zacząć od pozycji, to nie jest jakieś tu usprawiedliwienie i tak dalej, absolutnie, bo czasem są stop lossy z dupy, że tak powiem, ponieważ jak nie spojrzycie, i to chcę wam po prostu lekcję dać, jak nie spojrzycie czasem u swojego brokera na różnice cenowe, bo trading nieraz powoduje różnice cenowe, to zobaczcie transakcję z czwartku. Poziom 2298, ja już nie będę mówił, z czego on wynika, bo widzimy, że z 882, tak, zadziałał, dał 30 pipsów. Poziom 2297 zadziałał, dał 30 pipsów. Poziom 2295 na TradingView teoretycznie też zadziałał. Ja w dzienniku wpisałem, że jest stop loss, bo rzeczywiście po prostu poszło mi w stop loss. Tak? Ale normalnie ten poziom zadziałał, tylko że otworzyło mi dopiero tutaj transakcję. Normalnie według TradingView po prostu zadziałała ta pozycja, dała też 30 pipsów, po czym uderzyła w stop loss. Poziomy 2000, spójrzcie sobie, bo to jest tak naprawdę ta cierpliwość, o której tak samo muszę się uczyć, po to jest po prostu dziennik, że gdybyśmy po prostu tą transakcję, ja nieraz się zastanawiam, po cholerę otwieram tyle trade'ów, nie? Bo gdybym tą transakcję przetrzymał, tak? Ten poziom 2, nie wiem ile tu jest, to nie jest jeszcze to. To nie jest jeszcze to, także do tego wrócimy. Zaraz zobaczę, który to był poziom. O, to jest tu. To jest już piątek. Tak? Piątek przed bodajże czy po NFP. Poziom, widzicie, 2278 zadziałał idealnie. Tak, jeszcze tam po drodze był bodajże 2280, o ile się nie mylę. To zobaczcie, aby tą transakcję jedną tylko trzymał. To jest 11% na jednej transakcji. Nawet gdybyśmy skalkulowali i ustawili sobie 1,8, złapali po drodze 4 stop lossy, tylko pytanie też, ilu osób wytrzyma po prostu taki trade. I o tym mówię, że po prostu czasem jest to nie do wytrzymania, a ja lepiej się czuję, gdy ja rano wstanę i zarobię. Tak, dzisiaj wstałem, zarobiłem po prostu x pieniędzy, ja już mam dzień zrobiony. Potem mi się handluje bezstresowo, dlatego ja teraz wstaję, dzisiaj wstałem o 4:40, mnie coś tam w moim żołądku, w woreczku żółciowym mnie obudziło, że tak powiem. I wstałem, pohandlowałem sobie sam, zarobiłem, potem mam bez stresu, lepiej mi się myśli i tak dalej, mam lepsze endorfiny, jakaś dopaminka wskoczyła, tak? I to o to chodzi, żeby po prostu gdzieś tam sobie też zaplanować po prostu w waszym życiu też, kiedy, w jakich godzinach wyhandlujecie, ponieważ też nie jest tak, że wejdziemy w tych godzinach akurat w rynek i po prostu od razu trade na nas czeka. To też tak to nie działa, nie? Także zobaczcie po prostu, jakie to są też trady i tak dalej, że można po prostu na tym naprawdę złapać, tak?
Tu przecinka, tutaj nas nie zabrało. O picie, jak ja to mówię, kłak. Brzydko powiem. Tak się u mnie na wsi mówiło. Nie zabrało mnie tu. A na TradingView mnie zabrało. Nie? Tu mnie nie zabrało. Dałoby po prostu już 1%, po czym po prostu wywaliło. Czasem takie sytuacje będą. Tak? Bo tu mnie trade nie zabrał. Przepraszam, to nie tu było. To było tu. Tu mnie trade nie zabrał dosłownie o 12, czy tam 11 pipet, czy 13. Tak? Dałoby tutaj 30 pipsów bez licha, tak? No, po czym pewnie i tak byłby stop loss, bo jakby nie było 30, bym pewnie nie zebrał i nie zabezpieczyłbym. No i wywaliło. Czasem takie sytuacje są, dlatego w takich po prostu sytuacjach jest potrzeba, żeby stosować odpowiednie zarządzanie znowu ryzykiem, tak? Sytuacja z wczoraj też jest piękna do zobrazowania chciwości, tak? I wam teraz tą sytuację po prostu nakreślę. Bo wczoraj handlowałem, zahandlowałem wczoraj poziom 2324, 2327, jedno mi ślizgło na 2328 z 27, otworzyłem 2324 na 11 pipsach 100 plus, otworzyłem transakcję, zamknąłem 2324, 2327, zamknąłem i pomyliłem się, zamknąłem tą górną zamiast środkową, tak? I zostawiłem tą środkową. Ta transakcja, wyobraźcie sobie, że poszła wczoraj u mnie na 25 tysięcy dolarów profitu tutaj do tego miejsca, tak? Po czym dzisiaj poszła na około 40 tysięcy dolarów, wróciła w nocy, wybiła mnie po prostu o dosłownie 4-5 pipsów, bo nie zebrałem tu w tym miejscu, wywalili mi tu na skromne, nie wiem, 360 dolarów, raptem mi pokryło prowizję za otwarcie lota 40.0 i po czym poszło. Takie sytuacje w trzymaniu transakcji też będą normalne. I nie ma co się zdradzać, bo niektórzy się poczują, kuwa, nie zabrałem, kuwa, zebrałem, ale co, nie? To kompletnie nic nie da, to tylko pogorszy trading. To jest część po prostu, trzeba zakryptować i stop lossy, i take profity, i break eveny. Akurat maj się zaczął pięknie i uważam, że jest bardzo dobrym miesiącem, ale pamiętamy jeszcze po prostu, kwiecień był plusowy, miałem przynajmniej ja, i to nawet sporo, tak? Ale marzec pamiętamy, że był tępy, tak? Robiłem w trudnych czasach nawet test. Tak, trzeba mieć po prostu też jaja, żeby się po prostu podjąć czegoś takiego. Bo ja nie mało widzę handlu, że jak ktoś dobra, chodźcie, będziemy na live po prostu zarabiać i tak dalej. Ja się nie boję. Teraz pytanie. Dzisiaj poziom 2300, tak żebyście zobrazowali, Artur, teraz też słuchaj, słuchajcie wszyscy. Skąd to się wzięło, bo ja o tej sytuacji rozmawiałem z Julią, z którą miałem spotkanie. Z czego się po prostu wziął mi poziom 2314? No z prostej przyczyny, ponieważ tutaj mieliśmy z tej strony, tak? Mieliśmy bardzo dużo po prostu liquidity, płynności, tak? Liquidity, LQ, tak? I po prostu tutaj zahandlowałem, ale w oparciu o to, co ktoś zadał na pytanie, Łukasz, na jakie podstawie zahandlowałeś? Ano siedzę wtedy przy wykresie, jeżeli widzę po prostu rekina, czyli że RSI wywaliło po prostu na prawie zero, to ja nie mam powodu, żeby nie podjąć takiego trade od 2012 i złapać taki ruch, tak? Gdybym przetrzymał, kuźwa, piękny ruch. Zamknąłem tu, bo to są pozycje, które znaczę, to tak, zamykam. Tak, nie chcę wam pokazywać, że po prostu doszło tu. Potencjał oczywiście sobie mierzę, ale tam, gdzie zamknąłem, tam po prostu zawsze pozycje sobie zostawiam po to, żeby zobaczyć po prostu, co jest. Ta akurat wywaliła mi na B. Tak, była pozycja już tu. Zdarza się, tak? Teraz pytanie na odpowiedzi, skąd wziąłem dzisiaj poziom 2310? Słuchajcie, na jednym koncie mnie zabrało, na jednym koncie mnie nie zabrało. Cena doszła do 2309,98. Jak jest duża płynność, pamiętajcie, że nawet jak mamy konta MT50, spread potrafi się i tak rozjechać do 4,5. Na dużej płynności, jak wchodzi Nowy Jork, to i tak spread się rozjeżdża. Duża płynność gotówki chodzi. Jak to działa, ja do końca nie rozumiem, ale po prostu rozjeżdża się cena kupna. Na jednym koncie mnie zabrało, na jednym mnie nie zabrało, na trzecim mnie nie zabrało. Na dwóch kontach mnie nie zabrało. Tak? I najgorsze jest to, że zabrało mnie na koncie, gdzie handlowałem lotem malutkim, najmniejszym. A tam, gdzie 40 lota miałem, kuwa, mnie nie zabrało, nie? Tak? I miałem ustawiony take profit na 2320-40 dokładnie. Mówię, no fajnie, zajebiście, nie? 120 pipsów, 100 pipsów przeszło koło nosa. Nie, 20 koła następne. No musiałbym musiać upłakać, ale to jest rynek, na którym nie da się zbierać wszystkich pieniędzy
Potencjał sobie możemy pokazywać ogromny. Ja znam masę takich ludzi, którzy handlują na potencjale. Co z tego, że nie zarabiają pieniędzy? Bo TradingView przyjmie wszystko. Dziennik kurwa też przyjmie wszystko. Tylko, jeżeli to było faktyczne ze stanem po prostu konta. Ja nie mam problemu, żebym pokazał każdą dochodową transakcję. To żaden problem jest do mnie. Stoplosową, tak wczoraj mi wywaliło tutaj na tym dwa stoplosy, 10 koła. Pokazałem, to nie ma problemu, bo to musi być transparentność. Musi być transparentne według mnie. Tak? Także skąd się wziął poziom typowo z RSI? Skąd się ten poziom Artur wziął na 2310? Ano z tego, że z tego ruchu tutaj po prostu było. Widzisz, ja miałem tutaj przed sesją z Julią, może ci potwierdzić, że miałem tu narysowane linie dokładnie i to tłumaczyłem sytuację, że tu jest liquidity, bo tutaj na 2012 zeszli, tak, tu, ale nie grabnęli całego tego liquidity. Natomiast tutaj spójrzcie, to jest liquidity, płynność, tak, tu pod spodem tak samo jest po prostu płynność, bo widzimy, no już nie mówię, że tu muszą lecieć w dół. Dlatego uważam, że 2255 poziom, ale do tego zaraz dojdziemy, nie chcę już długofalowo spoilerować, ale tutaj zobaczcie, to jest po prostu liquidity tak samo i teraz zrozumcie jedną rzecz, że czasem wejścia po prostu będą, i to powtarzam cały czas, nie? Jeżeli coś widzę tu w środku niepokryte, widzicie to niepokryte? Nie boję się po prostu na to zahandlować. 2310 poziom to jest 15 sekundówki, nawet z minutówki to pięknie widać. Dodatkowo potwierdzenie, zobaczcie, to co kolejny raz pokażę. Tak samo wypompowane, z moją linią czerwoną się pokrywa, czyli z miejscem po prostu, gdzie poszedł jakiś impuls, wyrwali, no to to jest ruch, z którego po prostu doszło do przełamania struktury i to jest po prostu ruch naszej korekcie 882 i zawsze mówię, albo patrz na po prostu wybicie lowa, albo patrz na oberwanie świecy, albo patrz po prostu na od niedawna mam dołożyłem RSI. Tak? Dołożyłem RSI, bo widzę, że to działa, dlatego wam o tym po prostu wspomniałem, bo tak to bym po prostu nie mówił. A to jest coś, co możecie po prostu dodać, bo oberwania, nawet jak ktoś ma jeden indikator możliwości dodania, to można wyrzucić ten EVG i RSI, ale pod warunkiem, że będziecie znaczyć te kluczowe miejsca, gdzie wyszedł impuls i będziecie na bieżąco wchodzić codziennie w ten rynek i rysować po prostu te oberwania czerwoną linią. Wtedy ja nie muszę pilnować, wystawiasz alarm, dziękuję, do widzenia. I się już po prostu nie przejmujesz. Ja często to nieraz po prostu, jak mi się pytacie, skąd jest ta strefa, nie wiem, muszę się cofać. Nie wiem, bo mi te czerwone linie, jak ja zaznaczę tą czerwoną linię, to znaczy, że dla mnie po prostu jest świętość. To znaczy, że po coś ją tam zaznaczyłem. Nie? Ale czemu? Notuję to sobie w zeszycie. Notuję to sobie na treningu. Bo jutro ja nie wiem, czy ja będę pamiętał po prostu, czy że tam coś na 15 sekundówce było do oberwania i tak dalej, nie? Nie wiem, czy Artur, ci odpowiedziałem na to pytanie, czy nie. Jak nie, to się włącz Tak, do... pewnie. A jeśli chodzi o 2321, bo tam pokazałem dwa tak naprawdę, może inaczej. Jak przestaniesz przybliżać, to jakby czemu wziąłeś pod uwagę, już oznaczam, wziąłeś pod uwagę 21, a nie na przykład to tutaj. No, a jakbyś miał sobie odpowiedzieć na to pytanie, to czemu? Teoretycznie to górny, z tego górnego wziął się impuls, nie? Znaczy czysto teoretycznie, no jakby jeśli ja bym handlował, to no Spójrz, to pewnie wziąłbym z górnego. to jest impuls, z którego wyszło po prostu, no widzimy, że jest po prostu nowy low. To nazbierali, zrobili konsolidację, którą wybili, tak, wybili dołem, no to jak wybili dołem, nie byłem pewny, gdzie pójdą w pierwszą stronę. Julka może wam potwierdzić. Mówię, albo tu w tym miejscu zrobią i zahaczą nam buy limita, albo pójdą, zrobią nam po prostu sell limita i dopiero pójdą do buy limita. Możecie z Julką po prostu, może wam potwierdzić, jak jest na Zoomie, tak. I teraz dlaczego? Dlatego, że z tego impulsu wyszła i zmiana charakteru, i przerwanie po prostu struktury. Tak? I tu mamy plus minus gdzieś w tym miejscu 882. Ale podkreślę, tak, to jest mega ważne. Zawsze mówię wam, że 882, ja nawet nie powiem, powiem brzydko. Okan dupy potuc 8, poziom 882 w przypadku. No nawet tutaj nie, bo nawet tu się nawet zgadza.
Bo jeżeli by był 8,82, powiedzmy gdzieś tu w tym miejscu akurat wychodził, tak? Ale skoro wiem, że tu mam u góry nad 8,82 coś do pokrycia, mnie poziom 8,82 wtedy nie interesuje, ani 7,86. Czemu? Bo tu jest do grabnięcia, bo jest tu oberwanie. Nie jest pokryte po prostu, tak? I 2,321 ma dodatkową jeszcze informację. Czemu? Bo mamy nieziemsko dużo tutaj po prostu reakcji. Tak? Mamy nieziemsko dużo reakcji. Poziom 2024, mamy tutaj nieziemsko dużo reakcji. Poziom 2020, 2327, co mamy? Patrzymy, wszyscy widzimy? Tak? Stąd po prostu jest ten poziom. I teraz, co jest ważne, jak teraz to, co zaznaczyłem przed chwilą, jak sobie teraz weźmiesz FIBO, weźmiecie FIBO, to już teraz ja muszę ciągnąć tutaj co najmniej albo korektę całego tego impulsu, czyli tego impulsu, bo to jest jedna struktura, tak? To wtedy muszę po prostu korektę rozłożyć. Decydujesz, albo robisz to, bo to jest pierwszy impuls, którego po prostu tu zostało wybite liquidity, czyli ten szczyt został wybity, ciągniesz, 882 się pokrywa z poziomem 2327. Podkreślę Wam jedną rzecz. Ciężko będzie zrozumieć system, gdy to, co po prostu pisze strefy, powinny, jak pisze strefy, ja piszę o jakichś wartościowych miejscach, to nie bez powodu. To nie jest, że mi się po prostu wydaje. Tak? To wtedy po prostu jestem... Gwarancji nie da się, bo to jest spekulacja, to jest analiza techniczna. Dokładam jakąś po prostu swoją intuicyjną wiedzę, fundamentalną, tak? Skąd się ten ruch dzisiaj na grupie pytaliście, że wziął? Skąd się wziął wczoraj te ruchy szarpane? No wczoraj Hamas, Iran zaatakował, czy Iran Hamas? Nie wiem tam, kto kogo. Politycy zaatakowali bezbronnych ludzi, o najlepiej to tak nazwać, po imieniu, nie? Po prostu chujki, po prostu, którzy rządzą, ciulowo zaatakowali po prostu bezdomnych ludzi, bezbronnych, którzy i tak na tym na końcu ucierpią. Bo tu nie chodzi wcale po prostu o ludzi, tylko o zasoby, to co się po prostu kryje. Tak, pamiętajcie, że państwu nie zależy na was. Jak ktoś po prostu gdzieś tam się jeszcze oszukuje, że państwo wam da to. Pytanie teraz, czy rozumiemy ten ruch? Jeżeli nie jesteś pewny, zrób całość. Rozciąg całość, czekaj tu. Najwyżej ja będę miał spóźnione wejście. Jeżeli jesteś bystrzejszy od gmacha, nie wchodź tu, najwyżej cię trade nie zabierze. Nie wchodź tu, najwyżej cię trade nie zabierze. Nie wchodź tu, najwyżej cię trade nie zabierze. Poczekaj, aż macha nawet wybije. Złapiesz to na mikro stop lossie, pociągniesz na RR. To jest ta strefa kreatywności, elastyczności, o której mówię. Ja nie bronię nikomu po prostu, nie mówię kopiuj mnie nawet. Nie mówię nawet mnie kopiuj, bo to jest kopiowanie. Przerysuj. Zobaczycie, jak zaczniecie rysować. Bo co bądź nieraz po prostu mnie męczy ten Artur, wam powiem, pytaniami, ale podoba mi się, że kurwa pyta, bo to jest dobre. Widzę, że chłop odniesie sukces, bo jest uparty. Ja takich ludzi po prostu cenię i kocham wręcz, bo pytają, męczą, czasem po prostu męczą bułę i tak samo jest z ludzi w networku, bo tak samo jak my pomagamy po prostu w różnych firmach ludziom, którzy nowi przychodzą na etat, uczymy ich pewnych kompetencji, nikt nam za bardzo za to nie dokłada, no może czasem dostaniemy premię, czasem nie dostaniemy nic, ale no teoretycznie nam stan ktoś może zastąpić. A tu, jak pomożemy ludziom, też możemy ktoś zastąpić kiedyś, bo może ktoś po prostu poszerzy się tu grono edukatorskie, a cały czas mówię o tym, że strefa anglojęzyczna i inne języki są otwarte. A ktoś mi pokaże, udowodni mi wyniki, otworzymy po prostu inny rynek, to jego jestem pewien. U nas będzie mocna ekipa. O to mi chodzi, bo nie chodzi o to, żeby ludzi adoptować z innych firm. Miałem masę propozycji. Traderzy od futuresów zgłaszają się od krypto. Ja mówię, pokaż wyniki. Pokaż mi swój statement. Kończy się rozmowa. Kończy się rozmowa. Chcą nauczać, ale nie chcą pokazać wyników. I to nie chodzi wcale o wyniki. Pokaż mi na żywym rynku. Przejdźmy miesiąc test, tak, że po prostu miesiąc czasu mnie poprowadzisz. To też jest wyzwanie, bo możesz mieć miesiąc gorszy. Ja też zrobiłem test w gorszym okresie, ale się nie martwię, bo ja znam swoją wartość. Sędzia z Polski, no. Jestem anglozy po 7 lat na wyspach. No.
Jedni mają marzenie być wolnym traderem, drudzy mają marzenie, żeby po prostu kogoś nauczać. Wiecie, kiedy ja się najbardziej rozwinąłem? Jak zacząłem innych ludzi uczyć. Czemu? Bo musiałem się bardziej przykładać, musiałem bardziej dostrzegać pewne rzeczy, bo poniekąd to jest jakiś stres, poniekąd to jest odpowiedzialność też po prostu za ludzi, za całą firmę i tak dalej. To też jest po prostu bardzo ważne. Nie? Także czy rozumiemy po prostu, o co chodzi, skąd się po prostu wzięły te poszczególne strefy? Tak jest. Ale jeszcze tak a propos męczenia, to pomęczę troszeczkę. Spoko, pytaj śmiało. Za to płacisz pieniądze. Byś był głupi, za przeproszeniem, nie obraź się, gdybyś nie pytał, bo są głupcy tylko, którzy się nie pytają, którzy wszystko myślą, że wiedzą. Ja lubię pytać. Kto Proszę pyta, nie bardzo. błądzi. W każdym razie, z tego co widzę, może z tego co ja rozumiem, to co teraz tutaj tłumaczysz, to tak naprawdę można zahandlować każdy taki mocniejszy spadek, gdzie powstał jakiś imbalans i tak dalej. No bo nawet rozkładając te pozycje na sell, no to są one głównie na wybicia, no okej, też 8-8, tak? Ale w momencie, kiedy rozkładasz jakby FIBO na konkretnym impulsie, czyli można handlować każdy impuls. I tu powstaje kolejne pytanie, bo nie każdy impuls da 1 do 2, kiedy wychodzi na 30 pipsach, a kiedy wychodzi na przykład na 1 do 2. Kiedy wychodzę, ja handluję według swojego depozytu i dla mnie, żeby mi się pięknie dzień zaczął, to ja wolę zabrać 30 pipsów, zgarnąć swoje. Ja mam wtedy po prostu już lepszy dzień. Dlatego robię dziennik tradera i to mówiłem ostatnio na sesji, ale nie nadrobiłeś tej sesji, bo pytałeś już o to. Też ci odpowiadałem pokrótce. Po to jest dziennik tradera, żeby właśnie wyciągnąć ten wniosek o tym. Teraz pytanie, czy masz dziennik tradera w swoim handlu? Mam. Wpisujesz tam 1-1, 1-2, 1-3? Potencjał? Tak. No i pytanie, czy tam ci nie wychodzi po prostu najlepsza średnia, jaką handlować, czy 1 do 1,5, czy może 1,80, czy 2? No wychodzi. Odpowiedziałeś sam sobie na pytanie, dlatego jest dziennik tradera, żebyś ty wyciągnął wnioski. Bo wtedy zobaczysz, kurwa, no ja pierdolę, dobrze handluję, mam stop lossy, mam profity, ale widzę, że 1-2 mi tu sprawia najlepsze po prostu analizy. Kurwa, handluję 1-2, nie przestawiam na B, nie przestawiam na nic, nie kombinuję. Otwieram trade, albo przychodzę i jest profit, albo jest stop loss. No tak handluję, ale bardziej mi chodzi jakby o ciebie, bo ja handluję głównie swoje, okej, okay, bazujące na twoim No. edyty, ale no ty masz tych wejść o wiele, wiele więcej, nie? Jakby... No oczywiście, wy nigdy nie będziecie mieli tyle wejść co ja. Z mojego handlu. Ze swojego możecie mieć jeszcze więcej niż ja. To jest logiczne. Z mojego nie będziecie, bo ja nie dam wam po prostu 10-20 wejść. Dla mnie to jest dzień, to jest, będzie dobrze, jak będzie 1 do 3 rund, a jak czasem się uda 5 rund zrobić, to jest bajka. I teraz od czego zależy? Kolejna odpowiedź bym powiedział. Jeżeli mi dobrze się ułożył poranek i zrobiłem po prostu sobie, nie wiem, 1, 2, 3 trady szybkie po 30 pipców, kurwa, mam na 2 stoplosy, nawet na 46 pipców, najgorzej wyjdę na 0. A co jeśli się uda i pójdzie na 1, 3, 1, 4, 1, 2? Wczoraj zrobiłem sobie dzień rano i to byłem jeszcze u lekarza od rana, bo jeździłem jeszcze, teraz miałem być wtorek, środa, czwartek, ale musiałem przełożyć te konsultacje, bo wyszedł w rodzinie po prostu... No, nagrywa się, nie będę mówił, no po prostu tutaj zmarł, bliski i miałem zarobek rano, no to mówię, dobra, no to przecież już potem, tak, po tym ruchu, czemu po prostu by tego nie zostawić, żeby to popracowało do przynajmniej 2300, 2305, nie, 2300, bo tutaj jest początek po prostu świecy oberwania, bo oni nieraz lubią tu po prostu zrobić w konia, 2303, zebrać te liquidity, a to zostawić, bo ludzie już tu zazwyczaj będą myśleli, a lecą już do końca. Nie, no to tu wchodzą i ich łapią tu i tak dalej. To jest z doświadczenia, ale przez to, że po prostu jest tutaj ten. I odpowiadając na pytanie, żeby skończyć wątek, jeżeli ja tutaj zarobiłem już kupę kasy, tak, mimo że dzień mi się ciulowo wczoraj zaczął, raczej zaczął mi się dobrze, bo handlowałem rano, potem udupiłem, ale potem mówię, dobra, a czemu tego nie przytrzymać? Wrócili, wybili, dzisiaj byłoby hu, 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 nie? I od tego też zależy moje, kiedy trzymam jakie RR. Jak mi się dobrze ułoży dzień od rana, to potem ja mogę sobie kombinować i orać.
Ja mam w tym momencie, widzicie, transakcji po prostu, nie wiem ile tam teraz jest, ale ze 100 koła w proficie jest ponad. I mnie to nie ziemi, nie parzy. Tak? Mnie to nie ziemi, nie parzy. Pójdzie teraz do 2300, czy tutaj do 2250, czy 80. Super, ja tego nie zamknę. Póki co. Jak zobaczę, że tutaj nie mają siły, tak? Nawet gdy mi się tu otworzy buy limit. Bo mam ustawiony w tym momencie buy limit na 2305, 2308. To chcę może sobie zapisać. Tak? Teraz prognozy. I za chwilę też możemy sobie zrobić pytanie jeszcze. Skończę tylko ten wątek. Takie miejsca są zbyt oczywiste, widzicie. Jeżeli ja wiem, że mam tu po prostu wsparcie, dużo reakcji, jest szansa, że oni tu po prostu mogą zareagować. Tu plus minus gdzieś tu. Czemu? Bo tu widzę, z tego impulsu wyrwał się ten rynek. Nie jest nadal domknięty. Tak? To 2305, 2303 nawet. Do 2308 spokojnie to ustawiam. Tak? Spokojnie to ustawiam. I to jest zbyt oczywiste, żeby od razu tu polecieli. Jak pójdą, to przetną stop loss i już pójdą tu. Wtedy będę miał kolejne miejsce, co najmniej tutaj na 2290, okolice 2288. Tak? Czyli te pozycje możemy sobie po prostu zwyczajnie ustawić, ale patrzę po prostu i ja myślę, samą kurwa na moim miejscu to by zrobili grubasy, nie? I sobie patrzę, ale przez to po prostu, że śledzę. Przez to, że robię sobie te magiczne, tak? Magiczne ślaczki, o. Przez to, że sobie robię tu strefę sobie rysuję, tu rysuję sobie strefę. Czy mam prawo tu wyrysować strefę? Czy mam prawo tu rozłożyć w tym momencie FIBO, kochani, z tego impulsu? No pewnie, że mam prawo rozłożyć, bo z tego impulsu przecież wyszła tu zmiana charakteru, przełamanie, przełamanie, przełamanie. Czy tu 882 może się pokryć gdzieś tu w tym miejscu? Czy warto jest tu wejść na 882? Akurat w tym przypadku nie wejdę. Dlaczego? Bo widzę, że tu pod spodem mogą po prostu to drapnąć, bo 882 nie do końca mi pokryje tą świecę. To jest minutówka, nie wiem co na 15 sekund co jest. Tak? Czyli ja już tu w ciemno sobie po prostu ustawiam pozycję. Jak jestem przy komputerze, to albo mogę ją śledzić. Tak? Jeżeli nie jestem pewny, mogę ustawić sobie po prostu tu blisko low. Złapię drugi stop loss, trudno. Ustawiam po prostu pyk, alarm. On ma mnie powiadomić, on ma mi zaoszczędzić czas, mój alarm. Że ja mam wejść po prostu, gdy dla was siedzę, akurat jestem przy komputerze, też sobie siedzę, dłubię, skubię i tak dalej, nie? To jest logiczne. Także prognozy i od czego jest uzależnione, czy w środku też handluje, czy nie, w których miejscach. Od tego, jaka duża jest strefa. Tak, bo jeżeli ja mam tu strefę w tym momencie 400 pipsów, to ja na tych impulsach mam prawo szukać wejść. Jeżeli ja bym miał strefę 70 pipsów, 80 pipsów, to mi okan dupy potuc minutowy interwał, żebym ja szukał po prostu tu. Muszę zejść niżej, zgodnie z moją sztuką, czyli zgodnie z moim 882 z dziennej świecy, z highem i z lowem, szukać tam. Tak? Czy tu po prostu te poziomy, tak? Czy ten poziom 2330 to była strefa 882 do dziennego high? Oczywiście, że tak. Tak? Oczywiście, że tak. Czy dzisiaj mam oznakę tego, że byki słabną, nie mają siły? No tak, poziom 2227, 30, 26 w górę jest kurewsko mocny. Jest zarąbistym dzisiaj oporem. Czy 2200, tutaj 280 stanie się oporem? Nie wiem, ale liczę na to, że tutaj mogą przyjść dubnąć. Tu liczę na to, że 30 pipsów mogą mi dać. Czy tu liczę? 30 pipsów mogą mi dać, ale w czym? W kluczowych moich miejscach po prostu, z których powychodziły impulsy. Tak? W kluczowych miejscach, z których powychodziły impulsy. Z kluczowych miejscach, z których impulsów. To mnie nie obchodzi, to mnie nie obchodzi. Tu środek mnie nie obchodzi. Tak? To już mnie nie obchodzi. To już mnie nie obchodzi. To już jest historia. Nie ma to kompletnie znaczenia, oprócz tego, że reakcję widzimy. To już mnie nie, bo zostało pokryte. Czyli teraz wchodzę na swój trading view. Tak? Wchodzę na swój trading view. No i trzeba po prostu porobić porządek. Tak? Trzeba porobić porządek. Ta jest zniszczona. Pyk. Już mnie nie interesuje. Jedynie jako opór wsparcia. Tak? Jedynie jako opór wsparcia. Znaczę sobie co? Teraz ten high. Bo ten high dzisiaj co jest? No jest dzisiaj highem dniowym póki co.
Tak? Ale patrzę, aha, Gmachowski mówił na sesji, to zrealizowane, no to kolejny poziom 2023-2024. Nie jestem pewny, kurwa, ale jest coś tutaj u góry niepokryte, no to poczekam sobie do 2327. Ja handluję akurat, jak podaję strefę, handluję każdy poziom, osobiście. Ale mam depozyt, jak ktoś z Was dzieli na dwie transakcje, na trzy wejścia, możecie, ja sobie dzisiaj zastosowałem, podzieliłem, trochę dałem tu, trochę tu, trochę tu. No mogę sobie też pluć w twarz, kurwa, a czemu nie poszedłem na po pełnej bandzie, nie wziąłem tu na pełnym ryzyku? Bo nie byłem do końca pewny, dlatego sobie trochę zostawię tu, trochę zostawię sobie tu. I będę dokładał. Tu bym je wycięło, tak? Zależy, czy bym miał 100 po 100, czy bym miał 46 pipców. Ja miał 46 pipców, aby doszło tu, to jeszcze by mnie zabrali. Ale tu, to by mi wycięli. Tak? No. Wracają, nie? Ale może pójdą. Może pójdą. A Łukasz. pokazał. No, dobra. Proszę, no. Tak, to dobra, może ja tak szybko. Łukasz, bo na tym screenie, który wcześniej wysyłałeś, tam miałeś też ustawioną pozycję nadal 2310-2308. Będziesz to handlował, jeżeli zajdą, czy czekasz na reakcję, czy usuwasz w ogóle? 2000, to przed chwilą powiedziałem, od 2003 do 2008 będę handlował. Mam ustawioną pozycję 2008, 2308. Mam ustawioną też w buy limicie 2306. Jeszcze do pewności zobaczę. No i ze 100 tysięcy zostało 10. Takie sytuacje są normalne. Już mówię wam. Mam ustawioną, mam 2308, 2307, mam 2310 jeszcze na tym koncie akurat wisi, tak? Ale pomiędzy, jeżeli ktoś nie chce kopiować na wariata, to może tu po prostu zwyczajnie poczekać. Niech tu pokrążą, pokrążą bokiem, 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 jak dadzą po prostu tu potwierdzenia, wtedy można po prostu wejść, tak? Tutaj ja akurat jeszcze nie mam obawy, bo tutaj 2019 jeszcze mogą stestować. I tu nadal po prostu iść, także jakby ten ruch tu powiedzmy może nie został jeszcze dopełniony. Choć tutaj widzę, że ten poziom 2012 są zawsze dwie opcje. Oni 2002, widzicie, ten poziom w ogóle chory jest 2315. Handlowałem go już parę razy, nawet na wydarzeniach na stopach procentowych. 2315 dał szybko 50 pipsów i wywaliło. On jest po prostu głupim poziomem. Lepszy jest poziom pod nim 2310, lepszy jest poziom nad nim 2320-24. Skąd wiem? No bo złapałem stop lossy na 2315, wyciągam wnioski. Choćby nawet ostatni stop loss był z 2315, miałem stop lossowy, prawda? Mieliśmy stop lossy. To handlowo oczywiście. O, tu. Jakbym cofnął w lewo, jak nie jest wyczyszczony ekran, a podejrzewam, że jest wyczyszczony. Pamiętacie, na stopach procentowych handlowałem 2315, dało moment 2310. I potem po prostu poleciało stop loss. A potem dopiero złapałem strefę 2327, tam snajperek był, nie? Ej, Łukasz, a mógłbyś jeszcze raz pokazać, jak rysujesz te linie poziome? Linie poziome rysuję na oberwaniach świec i na tym, co jest, widzisz, to na bieżącym rynku. Zobacz, wiem, że dzisiaj to jest mój chujek, hajek, hajek, czy jak zwał, tak? Nie wiem, jak się haj pisze po angielsku, ale niech to będzie chujek, haj. Tak, to głosy dzisiaj znaczę. Ale wiem, że coś tam u góry też zaznaczyłem. Wiem coś u góry, to ja tu muszę po prostu obserwować. Czyli powtórzę. Na bieżącym rynku dla mnie teraz jest interesujący tylko poziom 2324, 2327, 2333. I potem jest strefa 2348 i 2353. Potem to już 2380, 400. To już daleko tam nie będę szedł. Na longa znowuż, dla mnie jest interesujący poziom 2303 do 2308, bo ten 10 już no, trzeba niestety przyjąć, że już jest zrealizowany i powiedzmy, że to domknie. To już wolę, żeby tu wybili 20 pipsów mnie. Tak, czy 30 i wejść niżej. Tak? No i potem to, co na bieżącym rynku, bo ja nie chcę wchodzić, wiecie, tam w
poziomy 2040 i tak dalej, bo to nie ma sensu, bo to tej sesji na bieżąco się robi, że nie ma potrzeby wchodzić tak głęboko. Na tym etap w przeciągu tygodnia, co się może tu wydarzyć? Tak? Weźmy sobie po prostu D1, tak? D1. Dlatego mam tu trzy instrumenty dodane. To też jest dla Was taka fajna po prostu rzecz, że na małych interwałach rysujesz na innym instrumencie. Ja, to jest złoto wszystko. Gold, XAUSD, XAUSD, to wszystko jest złoto, to jest wszystko jeden pieron. Ale z dużych interwałów chcę robić sobie po prostu strefy. Z dużych interwałów, bo wiem, że po prostu co jest kluczowe. Pamiętacie, jak mówiłem, po prostu ta noga jest impuls. Na 4 godziny to będzie lepiej widać. Tak? Jest noga, jest impuls. Dobry, taki spokojny ruch korekcyjny, jakkolwiek to można na złocie nazwać. Jest noga na tą samą ilość pipsów. Jest wolny do order bloka, do strefy po prostu sprzedaży, tam gdzie jest masa reakcji. Zobaczcie, rynek reaguje. Tu jeszcze ta strefa, czemu jest wyrysowana 2348, a 53? Bo to jest strefa reakcji, gdzie tu po prostu trzeba ten zrobić robotę, bo jest drugi po prostu strefa na zbierania kupujących, sprzedających, to z godzinówki, dwugodzinówki spokojnie zobaczycie. I tutaj co widzimy? Widzimy po prostu, że ta noga jest moja taka niedopełniona. Tak? Taki pattern odwróconej flagi. Złamali, cyk, cyk, cyk. Ten jest trochę nietypowy. Go tu wybili. Ten mały low mnie troszeczkę niepokoi. Tak? Chciałbym, żeby ten low zobaczyć o tu. 2250. Wtedy już powiem, że jesteśmy po prostu w trendzie niedźwiedzim, spadkowym, że byki nie mają po prostu siły. I tu co najmniej bym chciał zobaczyć cenę nawet 2180, ale na spokojnie na razie tutaj 2100, 200, 250. Spokojnie bym chciał tą cenę zobaczyć. Prognoza z niedzieli. Tak? Zobaczcie, jakby nie patrzył, czy ona się sprawdza. Tu zebrali liquidity tym dziubnięciem wczoraj. Tak? Czy tam poniedziałkowym i wczorajszym? Poniedziałkowym, tak? Wczoraj to był poniedziałek w sumie, co? Pierdolę. Trochę jestem zamroczony jeszcze po kroplówkach. Co zrobili? Zebrali liquidity, jest ta korekcina i tu bym chciał, najlepiej, żeby doszli tutaj co najmniej do 2300, tak, to bym był pewniejszy tego longa. Tak, tego longa tu nie jestem teraz pewny, bo wolałbym, żeby stąd zareagowali już i dopiero szli. Albo tu z dołu i dopiero szli, nie? Bo tu jest lekka zmiana charakteru, tak, i tutaj mogą po prostu te poziomy, widzicie, ten wick jest goły, tak, tutaj ta świeca wzrostowa jest goła, niepokryta. Czyli te 2200, potem 80 też jest po prostu interesujące, ale chciałbym, żeby ta noga się po prostu stworzyła. Tu jest za małe, po prostu za mało przebili, tu brakło im tu siły. Młot duży utworzony, brakło im tu po prostu siły, co jest trochę niepokojące na te spadki, ale zobaczymy. Bo na wzrosty siły też nie mają. Jakby mieli, to już by wypruli tu pod 2400. Ale to jest, wiecie, uzależnione złoto od rzeczy po prostu geopolitycznych, co na Discordzie macie też po prostu ważne wydarzenia. Często Wam znaczę hashtag, żebyście mieli szybki odnośnik, żeby po prostu to poczytać, nie? Po to mam trzy instrumenty dodane, pyk sobie po prostu wchodzę. Dzisiaj Bitcoina też miałem, Ethereum miałem 8 tysięcy dolarów w proficie przez weekend, Bitcoina miałem dzisiaj 11 tysięcy i break even, nie zebrałem. Tak? Bitcoina chciałem trzymać do 57, wrócili mnie na 64 tysiącach, to jest sesji z Julką. Przy Julce jak była cena przy 64 300, z nią po prostu rozmawiałem, tam miałem wejście na 64, tak, zeszli, ładnie, dali siano, wrócili, wybili B, a dlatego mnie te break-eveny mnie trochę wkurzają, no ale po coś one są, i idą po prostu w dół, bo gdzieś tam oscyluje w cenę 57 tysięcy, bo na 56 400 mam ustawionego buy limita na Bitcoinie na przykład, nie? Okej. Co do złota, no to co ja tu więcej mogę powiedzieć, tak? Co mogę tu więcej powiedzieć? Tu w tym momencie, tu też mam, widzicie, interesującą strefę zaznaczoną 2375 według systemu Michała Fibo. Tu ta strefa jest interesująca, czyli Fibo po prostu z tego impulsu, tak? No teraz trzeba liczyć całe. Jak Michał rysował, to był ten impuls. Czyli mamy tu po prostu, mieliśmy tu w cudzysłowie korektę o w ten sposób, tak? Fibo, czyli strefa Michała jest tu. Tak? No ale z uwagi, że poszerzyli dołek, no to według Michała strategii więcej roboty tu nie ma z dużego interwału, tylko nic innego jak przesunąć Fibo. Tak?
i nic innego jak przesunąć korektę wejścia. Małe interwały pewnie by coś tam wydubał, bo jakbyśmy rozłożyli Fibo na impulsie, tutaj ten, który dał nowy low, tak? Pewnie Michał by tego, nie wiem, czy by handlował, czy nie, ale czy jest tu strefa 667 systemu Michała? Tak? Zdecydowanie tak. Czy by tu stop loss wytrzymał, nie wiem, 25 pipsów z tego poziomu? Tu by nie wytrzymał. Ale jeżeli widzę, że w strefie 667 robią potwierdzenia, dają jakieś po prostu świece i tak dalej, to po prostu wchodzę. Tak? Nie ma po prostu, nie ma jakby bata, że Gmachowski po prostu nie wejdzie. Tak? Nie ma bata, że Gmachowski po prostu nie wszedł. Tylko wtedy siedzę przy komputerze i ja poluję na ten ryneczek. Tak? Tu widzimy RSI. Tak? 2317, no tu podczas sesji nie doszli, ale gdyby mi tu doszli 2018-19 tutaj, też bym tu mógł shortować. Brak tutaj, jedynie jest niepokojący brak low, bo nie pociągnie się low. Tak? Co oznacza, że jest jakaś tu zmiana charakteru? No i tu być może podejmę decyzję potem o ewakuacji. Być może. Może tu zrobię jeszcze, zniszczę te transakcje i powychodzę z nich. Ale tu jak najbardziej po prostu jest, bo widzimy tu po prostu świecę. Na 15 sekundówce zobaczmy, jak to wygląda. I patrzę po prostu też na RSI, co się dzieje. Zresetuj wykres. Widzimy tu. Ta świeca, no to jest ona niby domknięta, ale na 50% tej świecy śmiało bym po prostu zahandlował. Ta jest domknięta. No ta tu wiadomo, że jest jeszcze po prostu goła. Ta jest tu domknięta. Tak, teoretycznie. No ja to bym musiał z powrotem wrócić, mi powybijać na B. Tu ta strefa na małym stop lossie, nawet gdyby to zahandlować, tak na małym stop lossie, no to tu stop loss zrobisz mały, nie wiem, 10 pipsów możesz handlować, 15. Złapiesz jeden, nie poddawaj się, handlujesz drugą strefę. Trzeci stop loss, czwarty, handlujesz jednym tradem, na wąskim stop lossie po prostu też wejdziesz, nie? Na minutówce tu przed chwilą, na minutówce, na 15 sekundówce zobaczcie, na RSI, jak mamy po prostu tego rekina, widzimy tą mordę taką tutaj, grzbiet, tak? Przed nim jemy, wróci, testuje, dadzą mi potwierdzenie jakieś. Raz, drugi się odbijają, double po prostu, czekaj, jak to się nazywa, double top, podwójny szczyt. Z podkładeczki musiałem się szczytać. Pyk, wchodzisz na małym stoplosiku, też tu jesteś w stanie dychę. Jeden, dwa, spokojnie, szybko ściągnąć. RSI się robi wyładowane, wyjmuje, ale widzę, że jestem w trendzie spadkowym, jest tu po prostu niepokryte. Albo B i zostawiam. Minutówka na RSI, zobaczcie, tu też na tym po prostu, no tu akurat nie było 80. Tak, ja w telefonie mam edytowane na 80, tu też muszę sobie edytować, bo nie mam edytowane, nie wiem czemu, ale no. Stok też jest, widzicie, na 90-80 wypompowany, nie? Prawym klawiszem, słuchaj, na RSI i ustawienia. Tam możesz. Tak, nie, no ja edytować akurat to tam wiadomo. Okej, okay, dobra. To tam nie problem, ale bardzo dziękuję i... Takich, nie, musisz na samą linię RSI. O, i teraz ustawienie dopiero. O, już masz. W takich rzeczach to ja z kolei mogę. Stella. Niekoniecznie w tradingu, ale w takich rzeczach potrafię. No, no wiem, bo ty jesteś mistrzem tam grzebania w tych różnych tam, no. No. Mistrz grzebacz. No i widzimy, 80, zobaczcie jak tutaj. Jest reakcja, pyk, tak? Jak popatrzymy, dopilnujemy, nie zawsze dojdą. Jak jest 70, no to jest takie, wiecie, na dwoje baba wróżyła. Ale jak popatrzymy sobie na 80, kurwa, zobaczcie jak można ruchy jakie łapać. Na same RSI, na 20, 80 jak z trendem handlujesz. Aha, ważne jest, żeby na RSI handlować z trendem. Jeżeli są cały czas co różne dołki, to te dolne po prostu mogą być fejkowe. To nie oznacza, że to nie złapiecie parę pipsów, bo to zadziała. Ale jest mniejszy potencjał. Najlepiej po prostu na RSI też handlować z trendem. Nie? Czy są, kochani, pytania? Tak, ja mam. Też. No. Ja też. Jakaś tam kobieta chciała się wyrwać, pytała się, dopuścił ją do słowa. No, mów. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. A kto? Kobieta czy ja? No możesz i ty. Dobra. Bo wspominałeś, że ten 2310 eliminujesz. No bo on na jednym koncie mi odpalił.
Na drugim, Nie, trzecim. no okej, okay, ja jakby No. rozumiem, tylko w tym momencie teraz mamy mocny impuls do góry, który zrobił nam, można powiedzieć, przełamanie struktury. I teraz pytanie, czy jak na tym rozłożymy sobie FIBO, to na 8,8,2, czyli 2,3,11 nie byłoby wejścia. Tutaj? No mniej więcej 2,3,11. Jak mi się tutaj odbiją o 2310 i nie pójdą robić nowych dołków, albo nie dadzą mi coś tutaj potwierdzenia, nie w NRC, być może zahanduję ten poziom 2310. Ale dla mnie już bezpieczniejszy dzisiaj o tej godzinie to już jest 2308, bo zwróćcie uwagę, że przychodzi po prostu wieczór, potrafią tą cenę spuszczać, a no, kiedyś to złoto muszą wyprzedać. I co jest po prostu ważne, patrzysz cały czas za wąsko. Bo ja ci mogę powiedzieć, ale przecież mamy zmianę charakteru tutaj. Przełamanie struktury. Ale przecież ja mogę wejść na interwał 5-minutowy i mogę ci powiedzieć cały czas, że mamy cały czas przełamanie po prostu w dół i nie doszliśmy skorygować impulsu, który zrobił zmianę charakteru, ale nie dał przełamania, nie potwierdził po prostu wzrostów. Mogę ci powiedzieć, że co najmniej tu 2000, wszystko ogólnie, jakbym teraz na piątkę popatrzył, to wszystko do momentu 2200, tutaj 2300. To ten środek w ogóle jest bez sensu do handlu. Ten. O, nie, to chciałem nacisnąć. Muszę tu cofnąć sobie. Ten środek cały, jak popatrzę z piątki, to do momentu tu nie powinienem handlować do tego miejsca. Powinienem korygować dopiero ten ruch. Ten ruch. I tu. Ale czemu tu handluję? Bo wierzę i ufam to, że mogę szybko 30 pipsów zgarnąć. Dlatego po prostu to łapię. Ale z perspektywy już 5-minutówki zgodzimy się, że mamy tylko tu po prostu tak naprawdę zmianę charakteru, tak? Ale tu cały czas jesteśmy po prostu oznaką, patrząc na to, że jesteśmy w dużym jakby interwale na spadki, z D1 cały czas spadek, z H4 spadek. Dopiero z dużego interwału, jak popatrzę znowu na H4, D1, to dla mnie wartościowa cena jest tu, na dole. I tu mogę wtedy znowu tylko wzrosnąć. Bo tu jest strefa kupna z dużego interwału, jak przejdę. No ale to z dużego interwału? Uwa, no. 400 pipsów, co nie? Ponad. Nie, rozumiesz to? Rozumiecie to? Trochę I musimy. tak, i nie. Trzeba patrzeć i lokalnie, i globalnie, o tak to nazwę. Jak nie jesteś pewny, czy jest to sensowne, zwężdż sobie wykres i popatrz po prostu na globalne wejścia. Czy oni mają tu siłę na wzrosty? Zgodzimy się, że nie mają. Tak? Czemu? Tak? Czemu? Tu jest zmiana, ale nie jest potwierdzona jeszcze. Potem znowu bym i tak tu handlował 2348,53 na w dół. Tak? Po to, że patrzę już po prostu szerzej, na większe interwały. Łukasz, mam pytanie, bo tam ustawiasz takie pozycje 1 do 2, 3. Kiedy podejmujesz decyzję, żeby wyjść wcześniej? Patrzysz na RSI, czy na jakieś zawrotki, czy... Po pierwsze, gdy jestem zadowolony z kasy. No to w sumie mógłbyś ustawiać od razu 1 do 1, nie? Gdybyś był zadowolony. Ale ja mało z tej profitem w ogóle handluję, bardzo mało. Wiecie, dlaczego ustawiam 30 pipsów? Po to, żeby wam pokazać, że ten system działa. Aha. To, że ja wam pokazuję pozycję na 30 pipsów, to tylko po to, żebyście widzieli, że Dobrak Machowski po prostu zamknął, zrealizował, ale ja mam zarazem otwartą jeszcze często po prostu drugą pozycję. I ta druga nie ma tej profitu. Artur, odpowiadam na pytanie, dlaczego mam ustawiony tak pozycji? Bo mój depozyt po prostu mi na to pozwala. Ja mogę sobie pozwolić, żeby otworzyć dzisiaj, nie wiem, pewnie tam lota już z 500-0, ale wtedy już nie otworzę dużo pozycji. A tak to wolę popartiować to w gorszych momentach i tak swoje uzyskam, nie? Bo długofalowo i tak swoje uzyskam dzięki temu. No dobra, jak nie ustawiasz tej profitu, to musisz kiedyś podjąć decyzję, że okej, to już jest czas, żeby wyjść. To co to jest? No to jest to, że idą do po prostu albo są w jakimś odwróceniu ceny, tak? Jakbyś po prostu popatrzył na tu na z te 2000. Powiem ci więcej. Tego nie widać, ale ja mam nieraz otwarty sell limit w proficie i buy limit w proficie. Tak? Bo widzę, że idą w jedną stronę, mogą mi tu dać profit, ale mogą mi nie wybić break evenu. Też mam tak tego, tylko nie chcę tego uczyć, bo to jest zawiłe dla ludzi tak ogólnokształtem.
To jest bez sensu. Nieraz to przemycam. To po prostu wyłapię, to super. Ale nieraz po prostu podejmuję decyzję na zasadzie, nie wiem, RSI. Podejmuję decyzję po prostu na podstawie nieraz jakichś wydarzeń, na tym, co się w świecie zadzieje, że wychodzę. Teraz podejmuję decyzję względem po prostu tego, że jadą w dół. Tak? Jest korekcina po prostu w oparciu o opór. Wierzę w to, że pojadą w dół. Tak? Jak zrobią mi nowy tutaj dołek, albo nie zrobią, to wtedy podejmę decyzję. No nie mają siły, no to wychodzę. Jak będę widział, że są tu wypompowani na już M1, nie wiem, M5, tak, na RSI, no to wtedy podejmę decyzję, że wychodzę. Ale tu w tym momencie są przy 50, tu są przy 70, 80, no to mi się wydaje, że mają siłę jeszcze w dół tu pójść, nie? Po dług RSI. Co zrobią? Nie wiem. Skorygować? Owszem, jeszcze mają tu miejsce do 2819, ale na razie są pod moim, jak to nazwę, jakbyśmy przerysowali tu linię. Na razie wszystko tu, tak, tu. Na razie są pod moją strukturą jakby spadkową. Jak zaczną tu przebijać w górę, będę się martwił, tak, czy to po prostu realizować i tak dalej. No w tym przypadku już mi dadzą po prostu break even, albo wrzucą jeszcze mnie na stoplosie, powiedzmy. Niektóre pozycje, tak. Ale jak już pójdą w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, no to wiadomo, że to bez sensu jest przetrzymywać stoplosy, przestawać stoplosy, bo to nie ma kompletnie. Bo ale tu mają, widzisz, jedne reakcje, tu mają drugie reakcje. Dać tej cenie miejsce popracować. Też nie upierajmy się na stoplos, jeżeli 46 wam ktoś zakotwiczył, czyli ja ten stoplos, to po to, żeby po prostu to działało. Ale czasem trzeba stoplos nieraz zostawić 60-70 pipsów, bo widzę, że troszeczkę ten rynek potrzebuje nieraz większej ceny, nie? Do pracy. Na podstawie po prostu, gdzie cena jest w danym miejscu, co robi, to też podejmuję, no bo jak mam te transakcje otwarte, a ja mam czasu w cholerę, no to sobie podejrzę, no, no proste, nie? Poskalpuję, dołożę gdzieś tam, spiramiduję na niebiesko. Nie, bo ja lubię tu otworzyć te pozycje. Tą też nieraz, jeżeli mam taką sytuację, że mam otwartą powiedzmy teraz 2221, 2321, 2319, 17 czy tam 18, to potrafię sobie podokładać, podokładać. Ale jak już dokładam pozycji na niebiesko i nieraz otworzę sobie 5-10, to te niebieskie muszę już tak przestawić, że nawet gdy mi te walną po prostu w minus, to te niebieskie pokryją mi już te minusy z tych, co podokładałem. Ale co jeśli pójdą w moją stronę? To się robi bum, 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 bum. I jest hardkorowo na niebiesko, nie? Hardkorowo. Oczywiście, jak pójdzie dzida, 100 pipsów, no to to trzeba też umieć handlować i wtedy być przy komputerze, podjąć decyzję. Jednym guzikiem wchodzę, tak? Jednym guzikiem wchodzę. Ten guzik się nazywa operacje zbiorcze i zamknij wszystkie pozycje na sell. Bo nie jestem w stanie po prostu wszystkich pozamykać, tak? Bo nie nadążę, nie? A tak to pyk. Jak idzie dzida, zamykam i dziękuję, do widzenia. Tak? To jest po prostu, o, to jest ten guzik. Jak sobie zobaczycie. Tak, to jest ten guzik. Zamknij pozycję. Jak to tu namalować? Ok, gotowe. I co tu? Zamknij pozycję. Nie wiem, jak to tu narysować. To? O, jest. Ok, zachowuj. Macie ten guzik, nie? I wtedy po prostu zamykam, nie? Pyk. I z głowy, nie? Dobra. Czyli tak, żeby to po prostu spuentować, bo dzisiaj jest wtorek. Jutro nie wiem, ale może na spontanie zrobię po prostu jakąś sesję. I w czwartek może zrobię na spontanie sesję. Jeszcze nie powiem, bo u mnie to jest po prostu teraz jest roller coaster w życiu. Jutro akurat mam pogrzeb i tak dalej. Ale może zrobię, tak? Spontanicznie. Wiem, że są też wydarzenia w tym tygodniu. Pamiętajcie, że są tam zdeklarowani bezrobotni, coś takiego tam jest, patrzyłem, ale już się ładuje, to już nie będę w to wchodził z powrotem. Pamiętajcie, żeby w ogóle od tego dzień zaczynać. Poziomy, które mnie podkreślę, jeszcze raz interesują. To co, niech sobie zapiszę. 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 7 ta strefa. 2, 3, 4, 8, 2, 3, 5, 3 na shorta, na spadki. Na longa mnie interesuje 2,280, 2,290. 2300 do 2300, tutaj 2303 do 2308. Tak? Gdzie po prostu dla mnie to są po prostu interesujące. Nic poza tym. Tak? Tu na spadki, jak ktoś na małym stoplosie,
2, 3, 18, 19 śmiało po prostu można handlować, ale niech dadzą po prostu, bym powiedział tutaj jakieś RSI, potwierdzenie i tak dalej, bo jest bardzo mała ta strefa do 2327, tak więc nie wiem, czy to będzie po prostu apetyczne, zjadliwe, nie? To tyle, kochani, jeśli chodzi o moją sesję. Pamiętajcie, że mamy takie po prostu coś jak opinie, feedback, ale to już widzę, że ten internet to się ładuje, jak się ładuje. Można Łukasz, podzielić. RSI sprawdzasz tylko na minutówce, nie? Minutówka i 15-sekundówka. Okej. No, ale też M5 lubię sobie podejrzeć, bo to jest to, co ci odpowiedziałem na pytanie. Jeżeli widzę, że jest wyładowanie na M5 i tak dalej, no to też jest ważne, bo z H4 też zobaczysz po prostu, w którym miejscu jesteśmy. Wtedy widzisz, czy mają ciśnienie, tylko że na H4, na RSI to będziesz miał dużą korektę. A M5 bardziej, no bo umówmy się, że nie jesteśmy tutaj w tym gronie skalperami, którzy łapią po 400, 500, 1000 pipsów. Tak? Tylko no, robimy robotę, przynajmniej ja bym tak to nazwał, w obrębie 30 pipsów do 130, o, tak to bym nazwał. Czyli w obrębie 0,655. Price action ci nie wytłumaczę. Price action jest Michał Fibo. I wtedy po prostu może wam price action po prostu wytłumaczyć. Ja to wytłumaczę ci po prostu na żołnierzach. Jeżeli mi leci godzinówka, dwugodzinówka, trzygodzinówka po prostu wzrostowa, to trzeba pilnować po prostu wzrostów. Najszybciej. Tak? Jak dawałem ci cały czas potwierdzenie na wzrosty, to trzeba po prostu handlować o price action. Śmiało poprosić Michała, bo zobaczyć jego sesję, bo tam jest świetnie to wytłumaczone. I zdecydowanie tutaj powiem, że na czymś, co na czym się do końca nie znam, nie chcę tego tłumaczyć. Tak? Z price action dużo większą wiedzę ma Michał. Ja nie chcę się wymądrzać po prostu w temacie, bo mówię wprost, ja się nie znam na tradingu takim, wiecie, kurwa zaawansowanym i tak dalej. Może to głupio brzmi z moich tego ust. Ja się znam na swojej skuteczności, na swojej analizie, na swojej strategii, którą się nauczyłem tak naprawdę sam. Z obszaru wielu doświadczeń, po prostu z jednej firmy, z drugiej. Zresztą chuj tam, w jednej firmie to się nie nauczyłem nic, bo akurat tam to w ogóle nie było tradingu i tak dalej. Więcej się nauczyłem w tej pierwszej firmie, gdzie większość z was tej pierwszej jest. Nie chcę nazw wymieniać, bo jednak tam się dużo, ale dużo się nauczyłem po prostu kupując kursy z boku po angielsku. Nie umiałem angielskiego. I nauczyłem się z paru obrazków, bo zrozumiałem, a czemu? Bo te obrazki przeniosłem na wykres. Jeden zresztą z obrazków jest tutaj na Discordzie. Nie ma co mówić, bo ten obrazek to jest złoty. Ten obrazek jest złoty. To jest na zbieranie pieniędzy, wypieprzenie pieniędzy z jednej strony stop lossów, wypieprzenie z drugiej i zahandlować po prostu strefę odpowiednią demand. Czy ten obrazek można zobaczyć tu teraz na wykresie na złocie? Jak uważacie? Czy widzimy ten obrazek? Czy widzimy na zbieranie pieniędzy, wywalili pieniądze z jednej strony, czy mam powody myśleć, żeby szli nawet tutaj w dół? Jest? Wywalili kasę, tak? Chyba, że to po prostu będzie fake, bo mogli tu wywalić kasę dół, górę i tu może być po prostu strefa, ale wątpię, bo patrzę, co jest tu w przeszłości, a widzę, że tutaj dystrybucja kasy, wybicie była dużo, na zbieranie, na zbieranie, na zbieranie, na zbieranie. No teraz coś polecą w dół, pek, poszli w górę. Czyli ten dół nie jest zdjęty. Bo tu ludzie poustawiali już po prostu break-eveny tu w tym miejscu. Ludzie mają tu jeszcze stop lossy, no bo liczą, że złoto pójdzie w kosmos nadal, nie? A ja myślę, że złoto się troszeczkę już po prostu jakby opamiętało troszeczkę, tak to nazwę brzydko mówiąc, na to, co troszeczkę się dzieje chociaż te impulsy będą z dupy na 100 pipsów, tak jak tutaj miało to miejsce. Nie? Będą z dupy, choćby to miało miejsce, nie? Te impulsy. Tak? Nazbieranie, wybicie, szybkie zebranie, zebrali pieniądze. Tak, nazbierali, pattern wzrostowy, szybkie wybicie. Nazbierali, wybili. Mam nadzieję, że teraz się ten scenariusz po prostu tu zrealizuje, nie? Tak bym to chciał, żeby się zakończyło. No, 3 minutki jeszcze na jakieś pytania. No i teraz tutaj ja jeszcze sobie zerknę, o nie, RSI jest tu nadal 50, no to dla mnie to jest nie do wejścia, bo tak to bym wam dał, stok jest wypompowany, ale patrząc na to, co się dzieje, uważam, że po prostu będzie kontynuacja na spadki, ale w takim miejscu ja nie wchodzę w trade, bo on mi nic po prostu nie da.
w tym momencie. Tym bardziej, że w tradzie jestem od góry, no to po prostu kompletnie się mija sala, nie? Ja mam jeszcze pytanko. No, śmiało. Ja mam pytanie odnośnie order bloków. W ogóle jak je wyznaczać na wykresie? Co one nam Nie mówią? wyznaczam praktycznie w ogóle tych order bloków poza D1, czyli tam po prostu, gdzie świeca jakaś jest jedna, po prostu albo spadkowa, wzrostowa, to co przed chwilą pokazywałem na sesji. Tak. Ja patrzę cały czas, wam mówię, na strefę 882, na high dzienny, na high low dzienny i na oberwanie tych świec. Tak. I teraz na zakończenie jedna historia. Kasyno, tak zwane myślenie biznesowe. Powiedzmy, że Donald Trump chce wybudować kasyno w twoim mieście. Pierwszy rok spędza na znalezieniu dobrej lokalizacji. Szukaliście wiele akademii, tak? I zabezpieczeniu placu budowy. Następnie Donald tworzy kampanię reklamową na temat powstającego kasyna i nowo powstałych miejsc pracy. Także lokalne osoby wspierają budowę, a nie spowalniają powstanie konstrukcji. I teraz o to chodzi, żeby ta firma się rozwinęła, żeby rynki uruchomić i tak dalej. To nam zależy w tej akademii na wynikach waszych. Bo tylko wtedy po prostu pójdzie ta rekomendacja dalej. Tak? Po sukcesywnie przeprowadzonej kampanii. My na razie jesteśmy w formie treningu. To co Usain Bolt. Złoto zdobył 9 sekund, a trenował do Igrzysk Olimpijskich ile lat? Tak? Odpowiedzcie sami. Donald zaczyna negocjować z lokalnymi władzami o zezwolenia, licencje i pozwolenia na budowę. Po 12 miesiącach negocjacji spotkań kasyno jest zatwierdzone przez Radą Miejską. O to chodzi, o ten backtesting. Wam to metaforycznie czytam. Zaczyna się przetarg na budowę konstrukcji kasyna, po przeanalizowaniu najlepszych ofert rozpoczyna się budowa. I teraz to nie chodzi, żeby wybudować to jak polskie autostrady, że bierzemy najtańsze oferty na rynku. Grupki sygnałowe po 30-50 dolarów. Co z tego? Co z tego się nauczysz? Chodzi o to, żeby się po prostu nauczyć, ale chcieć się nauczyć. Najpierw głęboka dziura. Pierwsze macie głęboką dziurę w głowie. Kurwa, jakie to trudne, chore, przeraźliwe. Tak? Najpierw głęboka dziura jest wykopana w ziemi, czyli w naszej głowie, dla fundamentów na wielkie kasyno, czyli na wielkie pieniądze, bo to jest kasyno tutaj, tak? Po 3 miesiącach kompania powstaje, duża dziura. Po wejściu do kasyna trzeba wiedzieć, kiedy po prostu z kasyna wyjść. Z pieniędzmi. Co z tego, że ludzie wchodzą do kasyna? Grają wabank. Wypiją drinka gratis. Nie? Nie chodzi o to, żeby gratis się tu nasłuchać, kurde, od Małskiego i tak dalej, czy od kogo innego, tylko żeby wykorzystać to. Donald przychodzi następnego dnia, aby sprawdzić, jakie idą postępy. Backtestuj swoje rzeczy. Podchodzi do wielkiej dziury w ziemi, patrzy w dół i mówi: rezygnuj. Spędziłem 3 lata na ten projekt i nie zarobiłem nawet grosza. Tak? Czy to takie podobne, bliskie waszemu sercu? Serio, myślicie, że tak by powiedział? Oczywiście, że nie. Jest dobrym biznesmenem, wie, że najpierw musi wybudować kasyno, zanim będzie zarabiał z niego pieniądze. Więc Donald kończy budować kasyno, nawet jeśli nie zarobił z tego nawet jednej złotówki. Kiedy kasyno jest wykończone, jest to ogromne źródło pieniędzy. Pieniądze i korzyści płyną dzień za dniem, rok po roku. Po to ja mam napisane na monitorze: jestem magnesem na pieniądze. Ja przyciągam pieniądze. To jest biznes. Inwestujesz czas, pieniądze, energię teraz, aby uzyskać wieczny zysk później. Ja wiem, że czasem to jest trudne i tak dalej, niezrozumiałe. Kurwa, jak nie będziemy wchodzić w ten rynek po prostu do swojego biznesu codziennie, backtestować, przynajmniej nie mówię, że musisz handlować, bo tylko tak działa nasz biznes oparty o network marketing, o trading. Musimy pracować ciężko, ale mądrze, aby pozyskać klientów i dystrybutorów, a później możemy cieszyć się naszymi wypłatami, czyli łapać nasze pipsy miesiąc po miesiącu. Jesteśmy biznesmenami, a nie pracownikami, bo to nasz jest biznes. Komu ma zależeć bardziej? Mi, żebyście pytali na grupie? Mi ma zależeć bardziej, żebyście chodzili na sesję? Mi ma bardziej zależeć, żeby przyjechać, po prostu zobaczyć kadrę na żywo, nie wiem, wyniki, zapytać się o wyniki gmachu, pokaż, czy to konto jest realne twoje i tak dalej. Komu ma zależeć po prostu, żeby przyjechać na konferencję? Mi czy wam? Mi konferencja jest niepotrzebna do niczego. Ale robię ją po co? Bo buduję kasyno, duży biznes buduję, to po to robię, inwestuję, dokładam do konferencji ze swoich pieniędzy 30%, wkładam swój biznes, żeby wybudować kasyno, bo wierzę w swoją wizję i misję, że z Bilskim, edukatorami, z wami możemy wybudować duży biznes, pomóc ludziom po prostu w zmianie życia. Bo wiem, że robimy to na dobrej intencji, na niskim przywiązaniu. Wysoka intencja, niskie przywiązanie, bo jak komuś nie zależy z drugiej strony ekranu, to czemu miałoby mi, nie?
Zacznij zawodzić już teraz. Zacznij popełniać błędy już dzisiaj. Ale wyciągnij z nich wnioski. Ma to sens? Jak ma to sens, zachęcam do opinii, feedback. A ja nazywam się skromnie Łukasz Machowski. Oczywiście nagranie zostanie wrzucone. I nie wiem, czy już tutaj jest nasz Michał, ale oddaję mu głos. Ja mam bardzo serdecznie dziękuję. O sesjach spontanicznych będę bonusowych informował.